Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Matisa. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 sposobów, które pomogą wam zwiększyć liczbę FPS-ów w CS2. Jeszcze przed rozpoczęciem materiału mam dla was konkurs, w którym do wygrania skin za 20 zł. Jeżeli chcecie wziąć w nim udział, zasubskrybujcie kanał z dzwonem, zostawcie lajka i napiszcie jakikolwiek komentarz. Wyniki już w następnym odcinku, a w tym momencie wyświetla wam się zwycięzca z poprzedniego konkursu. Koniecznie zgłoś się do mnie na Discordzie w celu odebrania nagrody. Chcesz sprzedać swoje skiny z CS2 za prawdziwe pieniądze? Serdecznie zapraszam na stronę SkinCantor, do której link znajdziesz w opisie. Z kodem MATIS otrzymasz 5% więcej przy każdej transakcji. Pierwszym sposobem jest zainstalowanie aplikacji CC Cleaner, która pozwoli wam zoptymalizować komputer oraz utrzymać go w dobrej kondycji. Jak sami widzicie, macie tu kilka opcji. Zakładka Health Check jest kontrolą stanu urządzenia. Warto kliknąć Skanuj komputer, aby dowiedzieć się, co należy naprawić. Czyszczenie niestandardowe natomiast pozwoli wam pozbyć się zbędnych plików, które spowalniają wasz system. Świetną opcją jest również optymalizator wydajności. Ma on na celu wskazywać programy zamulające urządzenie. Driver Updater to zakładka, w której możecie zaktualizować sterowniki, co również przyczyni się do płynniejszego grania. Istotną kwestią jest sprawdzenie i ewentualne zatrzymanie aplikacji działających w tle. Aby to zrobić, należy wejść w menedżera zadań. W tym miejscu sprawdzicie, jak konkretne aplikacje wpływają na zużycie waszego procesora czy karty graficznej. Niejednokrotnie są one bezpodstawnie uruchomione w tle. Wtedy warto zakończyć ich zadanie w celu zwiększenia wydajności urządzenia. Wystarczy wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy i lewym na zakończ zadanie. Do tego punktu zaliczę również aplikację autostartu. Jak sama nazwa mówi, uruchamiają się one wraz z włączeniem komputera. Negatywnie wpływa to na płynność systemu, dlatego koniecznie wyłączcie apki, które niepotrzebnie wyskakują wam na pulpicie wraz z odpaleniem peceta. Jak widzicie, u mnie jest ich sporo, ale w większości są przydatne. Jeżeli natomiast w waszym przypadku stwierdzicie, że jakaś aplikacja niepotrzebnie włącza się wraz ze startem systemu, koniecznie kliknijcie na wyłącz. Tyle. Kolejną opcją na zyskanie kilku dodatkowych klatek na sekundę jest zmiana rozdzielczości na 4:3. Jak pewnie wielu z was wie, 4:3 jest zdecydowanie lepsze pod względem płynności rozgrywki, no i dzięki temu będziecie mieli więcej FPS-ów. Warto to zrobić, nie zyskacie dzięki temu 100 czy 50 klatek, ale na pewno odrobinę pomoże. Przedostatnim sposobem na zwiększenie FPS-ów w CS2 jest zaktualizowanie sterowników karty graficznej. Ale jak to zrobić? Wchodzicie tutaj w wyszukaj, następnie menedżer urządzeń, karty graficzne, wybieracie swoją, a następnie wbijacie w zakładkę sterownik, gdzie klikacie aktualizuj sterownik. Tutaj macie do wyboru dwie opcje. Wyszukanie automatycznie sterowników, bądź też przeglądanie komputera w poszukiwaniu sterowników. No jest to ręczne i troszeczkę trudniejsze rozwiązanie, dlatego polecam wam wybór pierwszego. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziecie mogli zyskać nieco FPS-ów w CS-ie i zwiększyć płynność waszej rozgrywki. Jeżeli cztery poprzednie sposoby nie sprawiły, że twoja gra jest płynna, warto posunąć się do ostatniej czynności, czyli sformatowania komputera. Jest to dosyć desperackie rozwiązanie, ale powinno pomóc w odzyskaniu płynności gry. Klikacie wyszukaj, następnie wpisuje resetuj i klikacie resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. Następnie macie tutaj opcję formatowania, klikacie rozpocznij i wybieracie propozycje, które są odpowiednie dla was. W tym celu zostawiam wam w opisie link do poradnika, który dokładnie tłumaczy, w jaki sposób odpowiednio sformatować komputer. Ja nie jestem informatykiem, dlatego nie chcę wam mieszać, ale po prostu stwierdziłem, że umieszczę ten sposób w moim poradniku. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka, pamiętajcie o konkursie oraz stronie SkinCantor, na której możecie sprzedawać wasze skiny z CS2 za prawdziwe pieniądze. Ja już się z wami żegnam, do następnego filmu, na razie i cześć!